Witam, witam. Czas na trzeci dzień turnieju. Krwawa jatka. Dosyć intensywny tydzień i dzień dzisiaj, jeśli chodzi o nagrywanie. Właśnie wrzuciłem recenzję i testy królowej, więc jak będziecie oglądać turniej, to już królowa będzie od paru godzin dostępna. Świetna postać. Przede mną jeszcze zrobienie recenzji bohatera miesiąca, bo dzisiaj 1 marca. Natomiast ta recenzja pewnie dopiero w weekend, wcześniej pewnie się nie wyrobię. No i jutro trzeba zagrać Wojnę Trzech Królestw i to będzie 12 ataków, trochę się z tym zejdzie niestety, więc będę musiał to jakoś pewnie sobie podzielić, rozłożyć na jakieś dwie partie nagrywania. Do tej pory w ataku jedna porażka, gdybym został przy zielonych, to bym wygrał, do tej pory zielono-żółte mi dopisują. W obronie dosyć solidnie, mało ataków, natomiast jest to cały czas A, więc to cieszy. Natomiast zobaczymy, jak będzie dalej. A kto pierwszy? Ok, za rola i dwa drzewka. To jest kolejny Joseon? Nie, Team Korea. Też będzie ciekawie. Za rola może być tu upierdliwa. A czy ja chcę tu brać czyszczenie? Czy może chcę wziąć dwa żółte? Nie wiem. A mogę zabrać czyszczenie. Nie bardzo mam się z czego czyścić, ale okej. W sensie mam z czego, ale nie wiem, czy będzie okazja, czy zdążę. No dobra, zobaczmy taką ekipą. Może trzeci żółty byłby dobrym pomysłem, ale zobaczymy. Może nawet fiolety byłyby dobre. Fiolety pewnie byłyby dobre. No dobra, co tu mogę zrobić? Mogę sobie podprowadzić jeden zielony. Mogę złożyć czwórkę zieloną i liczyć, że coś tam jeszcze wejdzie. No i Zarola zaraz będzie mnie biła. Ale muszę ten zielony podciągnąć. Może zielony diament zaryzykuję. Tylko jeśli zaryzykuję diament, to odetnę sobie zielone. Bo tu mógłbym zrobić proponowany ruch i jest szansa, że w tym miejscu pojawi się zielony. Wtedy miałbym wygraną walkę. Natomiast jeśli zrobię ten ruch, to nie mam możliwości podciągnąć sobie tutaj zielonego. A tu zielony mogę podciągnąć przez poziome fiolety i tylko w ten sposób. Natomiast to jest nadal tylko 7 zielonych klocków. Dobra. Mógłbym spróbować zagrać na 9. Ok, zrobię jeszcze inaczej. Zacznę od tego ruchu. Ok, zielony w sumie wszedł. Ok, jest całkiem nieźle. I teraz, czy mi się opłaca w tym momencie Delguna odpalić? Chyba tak. Szkoda, że Sali nie zginęła. Teraz mam do wyboru, czy ją wybić. Mogę ją wybić. Czy ja za rolę bym wybił zielonymi? Dobra, zdejmijmy Sali. Za rola uderzy, to zaboli. To załaduje mi znowu Delguna. Dobrze by było nie ładować właśnie jeszcze ich drzewa. I teraz co mogę zrobić? Mogę podciągnąć sobie żółte. Natomiast ich drzewo uderzy. Będę miał spowolnioną manę, ale obniżmy im atak. I teraz, żeby podciągnąć żółte. Muszę się dać uderzyć. Okej. Drzewo będzie biło. Delgunem będę mógł podnieść obronę. Zróbmy żółte na pusto. Drzewo ma jeszcze obniżony atak.
Zobaczmy, czy to starczy, żeby zdjąć za rolę. Mam też obniżony atak. Git. Ribbit będzie mi ścinał manę, więc spróbujmy zdjąć drzewo. Prawie, ale następne cztery powinny już go zdjąć. Ribbit nadal będzie ścinał manę, ale w tym momencie jest mi to obojętne. Dobra. A teraz tak. Zielone dają kaskadę na Ribbita, ale okej. Okay. Zróbmy tak, to mi da też zielone. Okej, okay, nie... Ugh. Oh, no way. Ważne, że mam podniesioną obronę. Dobra, i mogę iść po zielone, ale pójdę po żółte dla życia. Git. Porobione. No, niezła walka. I walka numer dwa. No, okej. Okay. Znowu gruba ekipa. Nie będę mógł się wyczyścić. Nie mam co z nich dezaktywować. Więc za bardzo Mnesusa tu nie potrzebuję. Może ty będziesz lepszym wyborem. Dobra, spróbujmy tak. Ach. W takiej sytuacji idealny by był Jokohainen. No dobra, zróbmy tak. Kombo zielone, zostawiam ten... Czekajcie, może warto złożyć ten niebieski diament? Zarola jest wolna. Co mi to podprowadzi? Jest w stanie podprowadzić jeden dodatkowy zielony. Odpalenie niebieskiego diamentu i tak odpali jedno żółte. Ale chyba wolę zagrać bezpiecznie. Zielone kombo z żółtymi i niebieskimi. Wystawienie kolejnych żółtych. I teraz pytanie, czy dostanę trzeci żółty. Nie dostałem. To lipa. Czy tu dostanę trzeci żółty lub zielony? Tak, żółty. To w sumie mógłbym z tobą zaczekać, ale ona obniża atak, więc uderzę już teraz. Uch, panie. Dobra, ta bomba chyba ją zdejmie. Chyba. No chyba nie. To już tak. Okej, okay, czyli tak. A niestety w głupiego chyba będę musiał zrobić złożenie, żeby dojść do kolejnego zielonego. Nie, chyba muszę grać przez środek. Dobra, podbijmy na razie. Ile mam jeszcze obniżony atak? 3 tury. Ty też masz? Ty nie masz. Ha, oparłeś się. No dobra, to zróbmy tak, tak. I w teorii chyba lepiej byłoby spróbować wybić fianę. No właśnie tak czy siak zahaczę zielonym klockiem. To zróbmy tak. Wow, panie. To mi robi walkę. Niestety nadal mam obniżony atak. Ale to zdejmie fianę i Ginga. No, przeżył skubany. 18 HP. Dobra. On zginie, mam nadzieję, od pomocników teraz. Git. I tu już się nic nie powinno wydarzyć. Mały kontratak. Więcej pomocników i porobione. I walka numer 3. Gram dzisiaj bez kawy, bo jeszcze wojnę chcę za chwilę zagrać i wojnę pewnie z kawą. A znowu ta Franca. Jak ona walnie,
czy mam tu coś do czyszczenia? Mogę Yinga zostawić, a nie Mnesusa. Zawsze to jeden pomocnik więcej. A mógłbym też drugiego Kwazira dać. Ale okej, zostawmy ten skład. Dlaczego nie biorę czyszczenia na Zarel? Bo ona blokuje możliwość czyszczenia. Okej. I teraz tak. Żółte mam na kilka sposobów. Z chęcią bym poszedł przez fioletową czwórkę, bo będę miał żółte na górze i żółte na dole. To już jest 6. Jest szansa, że podejdzie zielony, jak złożę żółte. A mógłbym też złożyć delikatniej. Czyli tu żółte z fioletami. Nadal jest szansa, że wejdzie i zielony. I żółty od dołu. Tak spróbuję. Bo później mogę zdjąć te niebieskie i jeśli wejdzie żółty, to wystawić sobie żółty też kolejny na górę. Okej, nie wszedł. I zablokowałem sobie planszę. I teraz mam znowu kilka możliwości. I żadna mi się nie podoba. Mogę iść tu przez ten niebieski, znowu proponowany z fioletem i wystawić sobie kolejny żółty. Natomiast znowu rozjadą mi się zielone. No nic, zaryzykuję w ten sposób. O, Jesus, co za plansza. No dobra, tu mogę nic... Okej, jeszcze jest szansa. To zaboli. Ale będę miał żółte. I teraz pytanie, czy uda mi się zdjąć Zarel. Mam 6 klocków w nią. I tu muszę składać trójkami. Bo przy obniżonym ataku, kurde, przy obniżonym ataku pewnie mi nie starczą 3. I teraz poziomo czy pionowo? A pomocnicy są zablokowani. Nie no, jeśli chcę zdjąć Zarel, muszę złożyć pionowo. Ledwo, ledwo. Dobra, oni pomocników nie będą mieli, ja sobie podbiję obronę. Nie mam tu zupełnie nic, więc muszę pójść po ten diament. Ribbit może mocno uderzyć. Niestety załadowałem też prawie Fianę. To mi załaduje ninjaka. I pytanie... Kurde, Akila też będzie biła. No nie ładujcie go znowu. Kurde. Nie ma opcji, żebym z tego wyszedł. To załaduje Ribbita. A może nie? Ach, zasrany Ribbit. No niestety, mogę go zdjąć chyba dwoma zielonymi, ale to już jest po walce. Bo zielony z żółtym trochę za mało, jest szansa, że podejdzie kaskada od dołu. No w tym momencie plansza jest świetna, ale już nic nie zrobię. Ach, kurde, demit. Nawet nie zobaczę, ile miał życia. Pewnie bomba fioletowa podprowadziłaby zielone. Jeszcze jego bym zdjął. No trudno, jest porażka. I walka numer 4. Serio, naprawdę nie może być jakiś inny tank? No ale w sumie dobra, przy ustawieniu obrony też mówiłem, że Zarel potencjalnie może być tu bardzo dobra. 320 przy ataku 659. 340 przy 664. No to jednak Ying chyba musi zostać. No dobra, gramy dalej w ten sposób. Możliwe, że Zarel u mnie powinna być wymieniona na szybszą postać. Znowu będzie niebiesko? Nie, teraz jest nijako.
Żółtych nie mam jak załadować, mam jedno. Zielone mam jedno. To może być kolejna porażka. Wejdzie jeszcze zielony? Nie, bo po co? No mogę sobie zielone wystawić, ale ja potrzebuję tu żółtych. Dobra, zaryzykuję. Okej. Teraz pytanie, czy kwazir będzie miał ściętą manę. A może Ribita zdąży wywalić? I dopiero pójść po żółte. Git. Tylko pytanie, czy Kwazir nie będzie miał ściętej many w tym momencie. No okej. Wygląda na porobione. Także tu też kiepski start, ale... Szybciej udało się znaleźć te odpowiednie klocki. No i jest wygrana. I ostatnia walka. Kwazir. No dobra, tu muszę zabrać czyszczenie. Z racji tego, że jest kwazir, wezmę dwa fiolety. I jednym to będzie oczywiście czyszczenie ze mnie. Żebym mógł swojego kwazira odpalać. Nie jestem pewien, czy tu potrzebuję Kinsashi. Zaraz zobaczmy. W teorii nie. Pójdźmy tak. Problemem może być to, że będę musiał wstrzymywać swojego kwazira. I teraz mam taką planszę, że mogę tu zrobić bardzo dużo. Mogę zacząć od niebiesko-fioletowych na górze. Mogę zacząć od zielonego na dole, złożyć później żółte. Ale pójdę od niebiesko-fioletowych i w następnym ruchu wrzucę kolejne trzy fiolety na kwazira i kwazira już nie będzie. Tylko teraz co? No dwa żółte, z czego dwa żółte będą szły na pusto, więc kwazir się załaduje. I praktycznie już jesteśmy w domciu. Jeszcze zielone. Podbicie obrony, bo ten łakar będzie mnie zaraz bił. Ale ja w ten sposób załaduję sobie trochę fiolety. Walkera zdejmę klockiem. Tu jeszcze klockiem nie mogę po lewej stronie, ale to mi odpala kombo z żółtymi. Więc zaraz kwachu będzie gotowy. Zobaczmy tylko, czy Berden nie zrobi mi krzywdy. Daliby tu jakiegoś ładnego fioleta. Dobra, lecimy sobie na grubo z kaskadą. Tu już raczej jest bezpiecznie. A mogę odpalić drzewo. I jest po walce. Porobione. No dobra, nie był to idealny dzień, ale nadal gdzieś tam się mieszczę w top 500, więc idzie całkiem dobrze. Także dajcie znać, jak wam idzie ten turniej. Trzymajcie się. Do zobaczenia.